Macie zadanie dla mnie? Dalej rób z siebie wariata, to ci bardzo dobrze wychodzi. To miło, że chcesz się mnie pozbyć. Dzięki. Sam się o to prosiłeś. Na ich miejscu kazałbym ci zjeść tę piłkę. Postaraj się zrozumieć ich tok myślenia. Tak będzie lepiej. Jak to sobie wyobrażasz zrozumieć ich? Nie chcą się wyluzować. Patrzcie, właśnie testują swój nowy wynalazek. A co to jest? Jeśli wykorzystacie to w grze, mamy prawo to przetestować. Artykuł 368 regulaminu. To elektroniczna zabawka. Nie pomoże nam wygrać. Kot miał być naszą maskotką, ale ma złośliwy charakter. Wyłączę mu zasilanie. Uroczy! Patrzcie! Lubi mnie! To prezent jest twój. Chodź, adoptuję cię. Panienko Stello. Bukiet ze złączy USB. Śledzimy twoje sukcesy na stronie internetowej turnieju. Jesteśmy fanami. Co za talent, uroda, wdzięk, inteligencja. Jesteś zbyt miły. Stello, mam nagrania wywiadów z laureatami Nobla z fizyki z ostatnich 10 lat. Chciałabyś obejrzeć je dziś razem ze mną? Dobrze. Łatwo poderwać dziewczynę, kiedy jest się kapitanem. Nadal mają fioła na twoim punkcie. Do tej pory nic ci nie łączyło z Erykiem. Dlaczego zgodziłaś się spędzić z nim popołudnie? Sam na sam będzie mi łatwiej wyciągnąć z niego jakieś informacje o ich ostatnich wynalazkach. O wilku mowa, nie czas na flirty, liczy się sport. Moi koledzy zzielenieli z zazdrości. Chcieli iść ze mną. Co powiesz na mały mecz między nami, jeden na jeden? Oczywiście mecz wirtualny. Świetny ekran. W sam raz dla filmu z przyznania tegorocznego Nobla z fizyki. Rewelacja! Twoi koledzy pracują nad nowym wynalazkiem? Już nie, od dawna jest gotowy. Hej, widzę, że bardzo lubisz zadawać dociekliwe pytania. Przepraszam. To na pewno ich pokój. Co tu robisz? Szpiegujesz nas? Ekipa geeków na pewno wypróbuje swój wynalazek, a my podejrzymy ich w akcji. Misja obserwacja. To do niczego. Nie mamy bladego pojęcia, co wymyślili tym razem. Odbić na minutę. Koncentracja na poziomie 90%. Świetny wynik. Nie, ty mówisz? Ekipa geeków nie doceniła moich możliwości. Uznali, że jestem zabawką. Z mojej analizy wynika, że super piątka ciebie traktuje podobnie. Fakt, nie słuchają mnie. Miau! Moje obliczenia pokazują, że jesteś niezwykle dojrzały jak na swój wiek. Statystyka mówi, że niedługo będziesz mistrzem. Tak, wymyśliłem nawet nowe świetne zagranie. Patrz! Miau!
super zagranie! Dzięki twoim możliwościom twoja drużyna na pewno wygra! Masz rację! O, ja prowadzę! Jeśli jutro będziecie tak samo grać na boisku, pokonamy was bez trudu. Chciałabyś. Z naszymi magicznymi rękawiczkami nigdy nie przegramy. Nic nie mówiłem. Rękawiczki? O, to jest wasz nowy wynalazek. Uwielbiam cię. O. Nigdy przedtem tak ładnie nie rzucałam. Ich ekipa jest zbyt mocna. Mocniejsza niż sądzisz. O? On tu jeszcze jest? Patrz, Stella dotarła do wynalazku geeków. Zachwycisz się precyzją rzutu. Ale to jakieś oszustwo. Rozplanujcie grę, jak wam radzę, a wtedy na pewno wygramy. Sam nikogo nie słuchasz i chcesz dawać rady? Sam wymyśliłem świetne zagranie. Dzięki niemu nie przegramy. Posłuchaj mnie jeden raz. Nic nie wiesz o taktyce. Idź się bawić z kotem i daj nam pracować. Czujesz się zagrożony, więc jesteś zły. Leo, nie denerwuj się. Jeśli chcesz, razem poćwiczymy twoje zagranie. Gwoli informacji, nie korzystamy z rękawiczek w czasie meczu. Nie są dla nas wystarczająco dobre. Co? O? Hej! Toleruję go tylko ze względu na Leo. On przynajmniej mnie zauważa. Ja też ciebie zauważam. Cześć, jakie na dziś mamy plany? Idziemy do hotelu geeków, żeby im się przyjrzeć. Trzeba się dowiedzieć, na czym polega ich tajemnica. Dobra, o 11:00 zaczynamy trening. Nie wezmę udziału w tych idiotyzmach. Chodź z nami. Nawet jeśli to nie jest świetny pomysł, będziemy się dobrze bawić. Idziemy za tą trójką. Mam nadzieję, że Stella przypilnuje tam tych dwóch. Stella, cieszę się, że nas odwiedziłaś. Rozegramy mecz wirtualny? Terry, to jest strefa zakazana dla Super Piątki. Przecież nie wpuścisz ich szpiega numer jeden. Wyciąłeś brzydki numer z rękawiczkami. Sama tego chciałaś, nie przeszkadzałem ci. To na razie. Ale... Nic nie rozumie z naszych kombinacji. Super mózg Super Piątki działa jednak powoli. Tak, ale ona może jednak rozszyfrować nasze prawdziwe plany. Nas. Szybko do autobusu! Wykołowali nas! Stella, chciałem cię przeprosić. Eryk nie zawsze umie się zachować. O, jesteśmy rywalami, to normalne. Tylko w czasie meczu. Potem możemy spędzać czas razem, jeśli chcesz. Możemy na przykład podziwiać gwiazdy, iść do... Planetarium! My też chcemy iść do planetarium ze Stellą. Chyba nie myślisz, że zostawimy cię z nią samego. Całe szczęście, że cię złapaliśmy. Tak coś czułem, że twój mózg skapituluje pod wpływem emocji. Terry, chciałeś iść ze mną do planetarium? Ale skąd oni o tym wiedzą? Mówiłeś im? Nie o to chodzi. Musimy odświeżyć buty przed meczem. Na boisku trzeba mieć styl. To znaczy, że czytacie w jego myślach? Do miłego, Stella. Będziemy w kontakcie. Zostańcie! A to... Co to? Słuchawki, które odczytują fale mózgowe, to jedyne wyjaśnienie. Dzięki takim czujnikom wasze mózgi są połączone w jedną sieć. Czy mam rację? Rodzaj telepatii to musi być przydatne w czasie meczu. Jesteś naprawdę inteligentna.
Proszę bardzo, oto wasze słuchawki. Stella, jesteś genialna. Ekipa geeków nieźle blefowała, ale i tak ich rozgryzłaś. To niesamowity wynalazek. Teraz nikt nam się nie oprze. Super piątka zawsze górą! Zapominacie, że kogoś brakuje. Leo, musimy go znaleźć. Nie byliśmy dla niego zbyt mili, a Rudy chyba trochę przesadził. Fakt, zachowałem się fatalnie. Hej, Leo. Jesteś sam? Czasem się zastanawiam, czy nadal należy do super piątki. Leo! Przestań się już dąsać i lepiej przyłącz się do nich. Próbowałem, ale nie chcą mnie słuchać. Popracuj nad komunikacją. Inni także mają wrażenie, że ty ich nie słuchasz, wiesz? To nie moja wina, że interesują się tylko wynalazkami, a ja się z nimi nie zgadzam. Wydaje mi się, że tylko ty mnie rozumiesz. Hej, Tony! Jest! Mamy wynalazek geeków! Dzięki słuchawkom będziemy wspaniale skoordynowani na boisku. Nie dąsaj się, chodź potrenować. Chodź, Leo! Hej, Leo! Wypróbuj słuchawkę, z tym gra się zupełnie inaczej! Te elektroniczne wynalazki mnie nie interesują. Proszę, chodź do nas. Nie chcesz grać zespołowo z nami? Nie widzę powodu, nie sądzę. Dlaczego taki jesteś, Leo? Nic z siebie nie dajesz, a my się staramy. Nawet ty przeciw mnie? Twoja słuchawka. Mia, blokują cię! Podaj do mnie! Znowu dwie gwiazdy naszej drużyny pozwalają nam się łaskawie podziwiać. Dlaczego Leo to powiedział? Nie jestem chwalipiętą. Rudy trochę, ale ja wcale. Dziękuję. Rocky! Zabezpieczajcie mnie z tyłu, idę na kosz. Gra za bardzo solo, nie da rady. Leo, przestań wysyłać złe fale. A nie mówiłem? Mówiłem, że pójdzie nam gładko jak po maśle. Naprzód, Mike, celuj! Powinien podać do mnie. Dlaczego Leo zrobił się taki? Przecież byliśmy kumplami. Przerwa! Fatalnie, nie dajemy rady. Macie dwie minuty, żeby się wziąć w garść jako drużyna. Przestaniesz nas sabotować? Chcesz, żebyśmy przegrali mecz? Nic nie poradzę, że myślę to, co myślę. Teraz super piątka oskarży cię o swoją porażkę. Zrobisz lepiej, jeśli ich zostawisz. Tak sądzisz? Nie wiem, czy oni w ogóle cię lubią. Nie rozumiem, skąd się wziął ten konflikt z Leo. Jeśli to się nie zmieni, nie poprawimy wyniku. To beznadzieja. Idę go poszukać. Idę z tobą. Poza tym twoja drużyna nienawidzi cię, rozumiesz? Ale co tu... Zostawcie mnie w spokoju!
No dobra, mam gadającą zabawkę. I co? Poza tym odchodzę z drużyny. Mam dość! Zaczekaj, Leo. Ten kot mówił bardzo źle o nas. A tak się składa, że dostałeś go w prezencie od geeków. Może być w nim mikrofon. Jest sposób, by to sprawdzić. Rozmontować go. Nie dotykajcie mojego kota! Tylko on się mną przejmuje! Zaraz się o tym przekonamy. Gdzie jest ekipa geeków? Straciliśmy kontakt z kotem, ale to nieważne. I tak udało nam się przekonać Leo, żeby rzucił super piątkę. Zwycięstwo mamy jak w banku. Banda oszustów! Zapłacicie mi za to! Zaczekaj! Zemsta najlepiej smakuje na zimno. Dałem mi się podejść jak idiota. Kot mówił, że jestem genialny, więc go słuchałem. Mieliście rację, jestem okropny. Nikt tak nie mówił. My nie słuchaliśmy ciebie, a ty miałeś rację. Wynalazki są do niczego. Wybacz, braciszku. Tak, super piątka! Zawsze górą! Dziękujemy za słuchawki. Wolimy grać po swojemu. Czyżby jakieś problemy z koncentracją? Wszyscy na boisko! Bez urazy, Giki. Jesteście poważnymi rywalami, ale ty jesteś najmilszy. Ładna akcja, Leo! Nie mogę uwierzyć! Pocałowała mnie! Mnie! Nie czaruj, kolego! To był czysty przypadek! Dużo bym dał, żeby to mnie pocałowała! Rewelacyjne podanie, Leo! Skoncentrujcie się! Myślicie tylko o niebieskich migdałach! Podaj do mnie, Terry! Przestań wpatrywać się w Stellę! Mu program. Eryk, czy jesteś taki beztryga, jakiego się masz? Nigdy nie zmieniasz skarpetek. Stella uważa, że jesteś nudny i ma rację. Stopy ci śmierdzą! Stopy ci śmierdzą! Śmierdzą! Opracowanie i udźwiękowanie